Nie widać, no właśnie. To dziwne, dlatego że mam włączoną kamerę, natomiast są jakieś problemy. Jeszcze tutaj próbuję coś z tym zrobić. No niestety nie widać. Dobrze, no ja się bardzo cieszę, że mnie słychać. Spróbuję jeszcze tutaj poszaleć z kamerą, choć nie mam pomysłu, o co może chodzić. Nic. To, że nie widać gadającej głowy, to nie jest jeszcze taki wielki problem. Mam nadzieję, że jakoś kamera się. Że kamera się jednak przestanie buntować. Mam widu jest słychu mniejsze. Mam też nadzieję, że spokojnie, oj, nie tu, że spokojnie będziecie mogli oglądać ekran mój udostępniany troszeczkę później, dlatego że to jest bardzo, bardzo ważne. Ja witam serdecznie wszystkich na webinarze dotyczącym kodowania i programowania na lekcjach języka polskiego. Byłam bardzo, bardzo ciekawa, ile osób będzie. Jak na razie mamy 48 osób. Rzeczywiście, tak, pierwsze webinary były bez kamerki, tak. Wiem, że można sobie jakiegoś awatara tam wcisnąć w miejsce gadającej głowy, ale może dajmy spokój z tym. No i byłam bardzo ciekawa, ile osób dzisiaj przyjdzie na to spotkanie, dlatego że po prostu jestem ciekawa, ilu mamy polonistów w programie i ilu polonistów dzisiaj o 19 będzie miało czas, chociaż być może mamy tutaj nie tylko polonistów, tylko jeszcze nauczycieli innych specjalności. Bardzo fajnie, Beata, że jesteś matematykiem. Witamy Cię w naszym gronie. Słuchajcie, kilka spraw organizacyjnych. Otóż ja się nazywam Anna Jędryczko, jestem polonistką, pracuję w szkole podstawowej pod Krakowem. Jestem też trenerką mistrzów kodowania. Dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, tak jak każde inne. Próbujemy jeszcze coś, przepraszam, jeszcze coś próbujemy zrobić, żeby może będę widoczna, ale chyba nie. Coś mruga. No ja widzę czarny ekran jedynie, tam gdzie powinnam być ja. No ale chyba przeżyjemy, prawda, bez tego obrazu. Jeśli chodzi o te sprawy organizacyjne, no webinar jest nagrywany, także jeżeli ktoś nie będzie mógł zostać z nami dzisiaj do końca z jakichś przyczyn, to będzie można później odtworzyć sobie to nagranie. Nagranie będzie dostępne na stronie wiki mistrzowiekodowania.pl. Tam są też wszystkie nasze poprzednie webinary, te z jesiennej sesji, więc zapraszam serdecznie na tę stronę. Webinar potrwa około 90 minut i mam nadzieję, że to nie będzie takie spotkanie, gdzie tylko i wyłącznie ja tutaj będę, nie wiem, dużo mówić, będę coś robić, tylko chciałabym, żeby to nasze spotkanie to był taki czas wspólnego zastanawiania się, w jaki sposób wykorzystać podstawy kodowania na lekcjach języka polskiego. Dlatego, że mam takie wrażenie, że niektórzy troszeczkę nie wiedzą jeszcze, jak to ze sobą połączyć, jak to pożenić. Natomiast też mam takie wrażenie i taką intuicję, chyba dobrą, że część z Was już właśnie coś działa na lekcjach polskich z programowaniem i chciałabym, żebyście sprzedali nam też te swoje pomysły. Słuchajcie, na sam początek prosiłabym Was o wypełnienie krótkiej bardzo ankiety.
Widzę, jak się wypełnia. Już 52% wypełnione. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Wypełniajcie sobie spokojnie, a ja powiem do moderatora dzisiejszego spotkania, który czuwa tutaj nad tym, żeby ono sprawnie poszło, czyli do Krzysztofa Jaworskiego. Zadam mu pytanie, czy jest zdania, że mogę zrobić cokolwiek innego niż tam to naciskanie, klikanie na tę kamerkę, która jest pod tym miejscem, gdzie powinno mnie być widać. Moja kamera cały czas pulsuje na zielono, tak jakby ona działała. Wyjść i wrócić do pokoju. Krzysztof, to w takim razie zostawiam cię z państwem i za moment wrócę. Jeszcze odpowiem na pytanie Hanki. Tak, to tylko te dwa pytania na początku. Nie będziemy się bawić w jakąś bardzo długą ankietę. Dobrze, to ja znikam i za moment wracam. Halo, halo, halo. Halo. Moi drodzy, w momencie, kiedy wchodziłam do tego pokoju, miałam jeszcze możliwość przetestowania wszystkiego i głośników, mikrofonu, kamery i mam informację, że kamera nie działa. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Jeszcze wczoraj prowadziłam webinar i było mnie widać, ale tak, nadal kamera nie działa i obawiam się, że już działać nie będzie. Natomiast i tak najważniejsze jest to, co za chwilkę zobaczycie w prezentacji, a co później też będziemy robić w Scratchu. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem. Mam taką nadzieję, bardzo was przepraszam, że to tak wyszło. Takie mamy wyniki. Przede wszystkim mamy tutaj nauczycieli, którzy uczą w klasach 4-6, aż 46%, ale 41% pracuje w klasach 1-3. Mamy też 13% osób z gimnazjum i 3% z przedszkola. Ja myślałam, że to tak będzie mniej więcej. No to dobrze, to w takim razie, słuchajcie, ja wam coś na początku powiem, tylko wiecie, jak to mają poloniści. Czasami są gadułami, więc postaram się w miarę szybko. I przepraszam, jeżeli ktoś tę historię już słyszał, ale mnie się ona wydaje celna, jeśli chodzi o to łączenie języka polskiego z kodowaniem. Ja w 2012 roku, jeśli się nie mylę, spotkałam na jakiejś konferencji czy na szkoleniu, spotkałam Iwonę Brzuskę-Złotnicką, też polonistkę,
znałyśmy się już z innych programów i ona wtedy powiedziała mi, wiesz co, może byś spróbowała pokodować, naucz się Scratcha. Jeżeli ci to będzie odpowiadać, to pójdziesz wtedy z tym Scratchem do swoich uczniów i coś wspólnie zrobicie. I tak się składa, że ja lubię różne dziwne pomysły. Natomiast wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest jeden krok za daleko. Sobie pomyślałam, no dobrze, ale ja uczę języka polskiego i co ma piernik do wiatraka? I wydawało mi się to waniem troszeczkę już może zbyt karkołomnym i może na początku za trudnym. I niedawno pomyślałam sobie, że to jest tak, jakby mi ktoś powiedział, chodź, nauczymy się teraz głaskać tygrysa. Widziałam tygrysy nieraz w zoo. Piękne są i chciałabym je umieć głaskać, no ale nie wiem, czy to jest prawie takie zadanie dla mnie. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zdecydowała się, że dobrze, nauczę się głaskać tygrysa, czyli nauczę się kodować w jednym języku. Ja poszłam na to szkolenie, wpadłam po uszy, zakochałam się w sumie. Tylko wtedy też dostrzegłam to, czego nie widziałam wcześniej, że ten tygrys jest kotem, a kota głaskałam nieraz. Ja umiem głaskać kota, ja się kotów nie boję. Nawet jakby coś tam miały mnie podrapać, to ja dam radę. I trzeba mi było tego odczarowania, tego strasznego terminu kodowanie czy programowanie. I im głębiej wchodziłam w ten temat, tym coraz częściej myślałam sobie, kurczę, ale ja przecież to wszystko robię z dzieciakami. Ja nieraz stosuję jakieś szyfry, stosuję kod, tylko ja. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to może tylko i wyłącznie o to chodzić, że jeżeli ja idę na zastępstwo do jakiejś młodszej klasy u mnie w szkole, to przecież ja im nie będę proponowała tego, żebyśmy teraz się nauczyli skomplikowanej składni jakiegoś języka. Natomiast ja już z nimi koduję. I dzisiejsze nasze spotkanie, ten dzisiejszy webinar właśnie będzie podzielony na takie części, żeby i nauczyciele z klas 1-3 mogli coś tutaj podpatrzeć i ci nauczyciele, którzy pracują ze starszymi uczniami. Zaczniemy od czegoś offowego, czegoś, co w ogóle nie wymaga użycia komputera. Chodzi mi o najróżniejsze szyfry i wydaje mi się, że gdybyśmy teraz mieli tutaj czas, to mnóstwo pojawiłoby się tutaj pomysłów, rozwiązań, jaki szyfr można byłoby wprowadzić na zajęcia języka polskiego. Czy znacie ten tutaj pierwszy szyfr? Ja to wzięłam z jakiejś książki, bodaj do drugiej klasy szkoły podstawowej. Widzę, że są osoby, które znają to. Paulina napisała. Okej. To w takim razie, jeżeli tak bardzo szybciutko powiem jedynie, chociaż widzę, że chyba wszyscy odpowiadają, że tak, że znacie. Tak bardzo szybciutko. Tu mamy klucz, prawda? I patrzymy, jak ułożone są linie. I znajdujemy takie samo miejsce w tym kluczu. W zależności od tego, czy dany kod jest bez kropki, wtedy patrzymy na lewą stronę klucza, czy z kropką, wtedy patrzymy na stronę prawą. Tak próbujemy rozszyfrować to. Słuchajcie, to jest pierwszy wyraz. Co tutaj jest napisane? Tak, pięknie. Wydaje mi się, bo tak rzeczywiście czat jest moderowany, ale ja teraz wyłączę tę moderację. Nie mamy jakiegoś wielkiego tłumu, więc wydaje mi się, że można wyłączyć moderację. Dobrze, to jeszcze raz. Co my tutaj mamy zakodowane? Jedna osoba na razie udzieliła odpowiedzi. Czyli patrzymy tak, jaka litera
Okej, Gosia, tak, pewnie. Tu jest 3. To jeszcze spróbujmy z drugim wyrazem. A, pewnie Ania. Czy wiesz? I tak dalej. Znamy ten szyfr. No i teraz tak. Tak, oczywiście nie będziemy tego już kontynuować. Chciałam tylko wam pokazać tym osobom, które jeszcze tego nie znają. No i tak, można byłoby skończyć w zasadzie na tym, czyli coś odkodować albo coś zakodować, ale można przecież jeszcze dodać do tego jakieś utrudnienia. Dajmy dzieciom taki szyfr i powiedzmy im, ok, to spróbuj teraz zaszyfrować jakiś przysłówek. Albo spróbuj zaszyfrować, nie wiem, narzędnik liczby mnogiej, od słówka przyjaciel. Więc ten kod jest jedynie początkiem, jest jakąś zachętą. A to, co my później dalej z tym zrobimy, to już naprawdę, to tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza. No dobrze, a co z Gadary Poluki? Nie wiem, czy kojarzycie ten szyfr. Ja to znam z harcerstwa. Teraz dowiem się, jak tam u was, czy kojarzycie Gadary Poluki? To jest chyba takie bardzo stare. Tak, tak, okej. Okay. Podstawia się litery. Rzeczywiście, dla tych, którzy nie kojarzą Gadary Poluki, mamy tutaj sylaby. 6 sylab. Harcerstwo pewnie, koniecznie. I teraz tak, w każdej takiej... dobrze. No dobrze, no nie stary, nie. Tak, ja też byłam w harcerstwie niedawno. No i w każdej takiej sylabie mamy jedną spółgłoskę, jedną samogłoskę. I teraz tak, wyobraźcie sobie, o, tłumaczę na przykład Ani 4, która nie zna. I teraz Aniu i reszto, robimy tak, że chcąc zakodować jakąś literę, dajemy w jej miejsce, dajemy tę literę, która jest z nią w parze. Tylko tak, tutaj nie ma wszystkich liter, więc jeżeli jakiejś litery nie ma, to ją nadal, to ją przepisujemy. Gdybym ja chciała zakodować teraz swoje imię, Ania będę kodować, to tak, pierwsza litera to A, więc nie napiszę A, tylko napiszę G. Mam G, krzywe jak. Później mam N, nie ma tutaj takiej litery, więc będę przepisywać ją po prostu. Potem jest I. Zamiast I dam K. Dam tu poniżej. Ciach, ciach, ciach. Boże, na szybsze. No i A to znowu będzie G. Ok. Czy to jest teraz jasne? Moje dzieciaki na przykład z trzeciej, czwartej klasy uwielbiają też Gadary Poluki. Rozumiem, Bożena, że zakodowałaś swoje imię. No właśnie. A Beata nam coś zakodowała teraz. Mistrzowie może byłoby. Tak, na końcu D. Mistrzowie. Super, Beata. Pięknie. Tak. O coś takiego chodziło. Idźmy dalej. Na kolejnym slajdzie chciałam pokazać wam zadania, które ostatnio wymyśliła nasza koleżanka, trenerka mistrzów kodowania. To są zadania dla klasy drugiej szkoły podstawowej, bazujące na piśmie Braille'a. I tutaj podobnie jak na poprzednim slajdzie, kod jest jedynie
zachętą i motywacją uczniów do tego, żeby pobawić się językiem polskim. No oczywiście najpierw jest ten szyfr, prawda? Później trzeba coś odkodować. Ktoś już odkodował, co tutaj jest napisane? Kod, oczywiście, tak. Ale popatrzcie, co można zrobić z tym dalej, dlatego że ja mam wrażenie, że czasami, ja przynajmniej tak miewam, czy miewałam, czasami to jest tak, że my robimy tyle. Dajemy kod, odczytaj ten kod i tyle. Ale popatrzcie, co można dalej z tym zrobić. Przecież można zapytać, jaka to jest część mowy. Można poprosić właśnie jak tutaj o utworzenie jakiegoś zdania. Można byłoby, co jeszcze można by było? Można byłoby ten wyraz teraz odmienić przez przypadki. I tak dalej, i tak dalej. Można byłoby stworzyć zdrobnienie, zgrubienie. Natomiast jestem przekonana na 100%. Byłoby tak, że gdybym ja po prostu uczniom... O, świetnie, Justyna, opis kota. Pięknie, tak. Słuchajcie, piszcie koniecznie na tym czacie, jakie macie pomysły. To jest najcenniejsze, co jest w tych naszych webinarach. To, że my się spotykamy i my wspólnie generujemy swoje pomysły. Więc gdyby tak dać tym moim uczniom zadanie, czy słowo kot to przymiotnik, czy rzeczownik? Użyj słowa w zdaniu oznajmującym, nie byłoby tak ciekawe. Natomiast my ich na samym początku kusimy do tego, do tej aktywności i ich motywujemy. Więc bardzo mi się to też spodobało. Karolina mówiła mi wczoraj, że ogólnie jest na etapie przygotowywania takich właśnie offline'owych rozwiązań, jak połączyć kodowanie i język polski. Wiedziała mi, że za niedługo będzie to już miała gotowe i ona to wtedy udostępni na wolnych licencjach. Na pewno o tym też napiszemy na naszym blogu Oswajamy Programowanie. Więc śledźcie uważnie to, bo wydaje mi się, że w szkole podstawowej takie zadania są jak znalazł. Chodźmy dalej, czas nagli. No dobrze, to jestem pewna, że każdy kojarzy, nie będziemy tutaj nie wiadomo jak kombinować. Zakoduj przymiotnik określający kota. Super pomysł, Kasiu. Mhm. No tutaj mamy współrzędne i musimy, sugerując się, czy patrząc na te współrzędne, odczytać jakiś wyraz albo zakodować inny. No to uwaga, to teraz tak, wszystkie osoby, które mają imię do literki H, mają zadanie A. Wszystkie osoby od I do literki P mają zadanie B, a wszystkie osoby od R do końca kodują orzeszek. Czekamy na rozwiązania. Tylko napiszcie proszę, czy jesteście A, czy B, czy C. Wiewiórka kuchenna. Mhm. Co z tym mówię? Może nie mamy takich osób, które mają imiona. No to kuchenna czy kuchenka? Bo pojawiły się dwie wersje. Kuchenna. Mhm. No to kto nam zakoduje orzeszek? O, Zofia! D4. Mhm. G2, D7. D7. Super. Mhm. No dobrze, i to jest znowu taka podstawa. Zastanówmy się, jak można byłoby to wykorzystać jeszcze na polskim. No taki pomysł jak dla mnie podstawowy to jest już ściślenie i powiedzenie na przykład zakoduj jakiś przymiotnik. Tylko i wyłącznie. Albo, nie wiem, może zakoduj parę wyrazów rymujących się. Też dałoby tutaj chyba tak, no tak, oczywiście, no jeżeli tylko ta ostatnia sylaba by się powtarzała, no to mamy parę wyrazów rymujących się. Albo, co jeszcze, mogłoby być zakoduj wyraz, nie wiem, trzysylabowy, czy zakoduj zdrobnienie, tak, zakoduj jak najdłuższy wyraz. O, słuchajcie, mogłoby być tutaj,
bo mamy... A, kilka wyrazów odkodować i ułożyć zdanie. Piękny pomysł, pewnie. Mamy tutaj na przykład gdzieś to... O, mamy tutaj SAR, jest na... Już wam mówię, na E5 jest SAR przez rzec z kropą, pomimo tego, że końcówka aż, więc można by było powiedzieć zakoduj wyraz, który jest wyjątkiem dotyczącym pisowni RZ. No i tutaj trzeba by właśnie to SAR gdzieś tam na końcu dodać. Zdrobnienia już mamy, wyrazy pochodne oczywiście. No mnóstwo, mnóstwo pomysłów w zależności też od tego, co właśnie robimy na zajęciach. Idźmy dalej. Znajdź wyrazy na daną sylabę. Tak. Mhm. O, dziękujemy Bożena. I co jest na tej stronie? Sprawdzimy sobie. Ale rozumiem, że podobne pomysły, podobne rozwiązania z różnymi szyframi, tak? Z różnymi kodami. Fantastycznie. Sprawdzę koniecznie. Natomiast teraz chciałabym wam szyfrowanie łatwe do zakodowania dla uczniów. Super, super. Dziękujemy za link. Przyklej sylaby na kubeczki. Tak, Hanka napisała o sylabach, natomiast ja chciałabym wam opowiedzieć o grze Trio, ale to jest Trio takie ortograficzne. Ja ten pomysł poznałam niedawno od naszej trenerki Asi Ciesielskiej. Ona gdzieś to podpatrzyła w internecie. I to robi ostatnio u mnie furorę. Naprawdę. I do tego można to zorganizować szybko i tanio bardzo. O, świetnie, Hanka. Już tłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, układamy planszę 5x5. I to mogą być karteczki, można do tego użyć taśmy papierowej. Ja bardzo często używam taśmy papierowej, więc można wykleić taką malutką matę. Kolory nie są zupełnie ważne, nie sugerujcie się tymi kolorami. I tak, daję tutaj 13 kubeczków, tak jak jest na tym zdjęciu. Tak zaczynam i na każdym kubeczku jest jakaś litera. Ja te litery biorę w zasadzie pierwsze, lepsze. No wiadomo, ważne, żeby były też samogłoski, dlatego że będziemy układać wyrazy. Staram się wybierać takie litery, które często się pojawiają w wyrazach, na przykład 3-4 literowych. No i tak, mamy takie ułożenie na samym początku i zasada jest następująca. Stajemy czy siadamy sobie dookoła takiej planszy i to nie jest tak, że mówimy, kto gra jako pierwszy, kto jest drugi, tu nie ma żadnej kolejki. Cała grupa kilku osób. Grałam maksymalnie chyba z 8 osobami na takiej jednej planszy. Jak mam więcej osób, a no zazwyczaj mam więcej osób w klasie, to wtedy układamy sobie dwie takie maty, albo mamy dwie takie maty. I teraz tak, zasada jest następująca. Jeżeli ktoś z nas, z grających, zauważy, że powstałby jakiś wyraz po przełożeniu jakiegoś jednego kubeczka w dowolne miejsce. To nie jest tak, że można tylko się poruszyć o jedno pole. Nie. Możecie dać gdziekolwiek chcecie. Ważne, żeby tylko na puste pole. Więc tak, przekłada uczeń kubeczek na puste pole i wtedy powstaje jakiś wyraz. Uwaga, ten wyraz może być czytany w dowolnym kierunku, ale nie na ukos. Czyli może być z góry do dołu, z dołu do góry, z lewej do prawej. Możemy robić jakieś zakręty. Już pokazuję na kolejnej stronie. O, popatrzcie. Na przykład tak, tu mamy literkę M. I teraz ktoś przekłada to my w to miejsce i powstaje mu wyraz sumo. Nie można dwóch kubków ze sobą zamieniać miejscami. Natomiast te literki muszą być jakoś obok siebie, jakimś bokiem. Nie możemy czytać po ukosie, czyli nie powstałoby... O,
popatrzcie teraz, tak, ja tutaj na tym środkowym zdjęciu pokazuję. Nie mogłabym zbudować takiego wyrazu jak smug, kogo czego, smug, bo wtedy byłoby sy i po ukosie mamy my. Tak być nie może. Muszą się stykać jednym bokiem. No i teraz, jeżeli tylko ktoś widzi jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł, no to wtedy właśnie mówi mam, albo mówi trio. Jeśli chodzi o to trio, to podstawowa wersja tej gry to nie jest gra polonistyczna, tylko gra taka na spostrzegłość i wtedy rzeczywiście tam mamy trzy kubeczki. Natomiast moi uczniowie wołają mam, 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 no i układają nowe wyrazy. Ustalamy sobie, że na przykład wyrazy dwuliterowe mogą być punktowane, możemy dostać jeden punkt za taki wyraz. Trzyliterowe to już są dwa punkty i tak dalej. I moi uczniowie w zasadzie potrzebują tylko tyle, żeby grać, natomiast ja jeszcze czasami tak, że jak ktoś mi ułoży, no nie wiem, ktoś by ułożył wyraz smug, o ile by się dało, bo tutaj prawie na tym ułożeniu ze zdjęć się nie da, no to wtedy ja jeszcze pytam, no dobrze, a jaka to jest część mowy, a jaki to jest przypadek? A ten sam przypadek, ale w liczbie pojedynczej. Naprawdę można też dużo wycisnąć z tej gry. Hanka napisała, że inne kolory można użyć do samogłosek i spółgłosek. Pewnie. Trudności ortograficzne, oczywiście, tak. Mam wrażenie, że bardzo jest ta gra taka uniwersalna i dużo można tutaj zrobić. I ja gram z moimi uczniami niekoniecznie na lekcjach języka polskiego, a na przykład na zajęciach wyrównawczych czasami. Oczywiście nie przez całe zajęcia, tylko przez jakiś tam przez kawałek tych zajęć. Albo na kółku humanistycznym nawet czasami szalejemy właśnie z trio. I teraz trzymajcie kciuk ciała, udostępnić wam mój ekran. I to jest znacznie ważniejsze niż to, czy mnie widzicie, czy nie. Ważne, żebyście mój ekran widzieli. Widzicie to, prawda? Jest, jest, cudownie. Okej, okay. To teraz tak, ja jeszcze... Nagrałam fragment, to są pierwsze zajęcia z tą grą w klasie czwartej. I popatrzcie, to jest bardzo króciutkie, popatrzcie jak gram. Przepraszam na momencik, zrobiłam pauzę. Oni mają karteczki i na tych karteczkach zapisują ten wyraz, dlatego że ustalili sobie, że wyrazy nie mogą się powtarzać. Więc jeżeli ktoś już jakiś wyraz ułożył i ktoś znowu ułoży, to wtedy tam Norbert się w pewnym momencie odezwie, że ale proszę pani, ja już mam raku. Dlatego sobie zapisują, przy tym zapisują też ile mają punktów.
No i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie gramy. Emocji jest naprawdę mnóstwo i bardzo, bardzo polecam tę grę. Wcale te kubeczki nie są potrzebne, tylko przecież może to być... już momencik, ja tylko zatrzymuję współdzielenie. Halo, halo, halo. Halo. Czy wy mnie słyszycie dalej? Tak, doskonale, doskonale. Okej, bo nie miałam żadnej reakcji. No dobrze, idźmy dalej. Idźmy dalej. Kolejna gra, która wydaje mi się... Tak, pewnie mogą być nakrętki, no mogą być nawet kartki zwykłe, prawda? No cokolwiek. Kolejna gra, która świetnie się u mnie sprawdza, to Trzy w linii. I ta gra to wydaje mi się już chyba najbardziej uniwersalna. Tak, to co ja prezentuję tutaj na zdjęciach, to jest gra dotycząca przypadków. Otóż tworzymy sobie jakiś kwadrat albo stokąt z nazwami przypadków i do tego ileś tam karteczek. Tutaj prawie mam karteczki. Moi uczniowie jeszcze uwielbiają używać do tej gry takich patyczków laryngologicznych, więc czasami na tych patyczkach mam coś tam zapisane. No i wyobraźcie sobie, że macie jakiś zbiór kilkudziesięciu takich karteczek z rzeczownikami w jakiejś określonej formie. I teraz tak, damy albo pojedynczo, albo tworzymy jakieś tam grupy, zespoły, może pary. Dziecko losuje wyraz, ma na przykład piesku. I teraz ma swoje kartki albo swoje pionki, obojętnie, w jakimś tam kolorze. Tu u nas te pionki to są takie karteczki samoprzylepne. I zastanawia się, jaki to jest przypadek. Zwróćcie uwagę, tutaj to piesku to niekoniecznie jest miejsce, to może być równie dobrze woła. Więc oni w tej wersji tej gry, oni sami decydują, że no dobrze, to może to być miejscownik, dajemy tutaj swój pionek. Wygrywa ta osoba albo ta para, ta grupa, która stworzy taką linię złożoną z trzech karteczek. Ta linia może być w pionie albo w poziomie, nie może być na ukos. Uważam, że dawanie im samych takich rzeczowników i pozwalanie na to, żeby to oni decydowali, czy to będzie miejscownik, czy wołacz, trochę im ułatwia sprawę, dlatego że czasami wszystkie miejscowniki są już zajęte, ale jest jeszcze jakiś wołacz wolny, więc oni mi wtedy mówią, że ale proszę pani, przecież to też, no wołamy piesku. Natomiast czasami też się bawimy tak, na tych patyczkach nas to zapisuje, przymiotnik z rzeczownikiem, na przykład mały piesku, no i wtedy sytuacja nam się trochę komplikuje, dlatego że wtedy to już będzie wołacz, a nie miejscownik. Ta gra jest też bardzo lubiana przez moich uczniów, a jest według mnie bardzo uniwersalna, dlatego że oprócz przypadków tutaj może być naprawdę 1500 pomysłów. Bo wyobraźcie sobie, że na tych zielonych kwadratach zamiast przypadków są napisane nazwy części mowy. I teraz losujemy sobie kartki z jakimiś wyrazami. Czasami to będzie późno, a czasami oraz, a czasami... nie wiem, biegano. I oni muszą zasłonić odpowiednią część mowy. Może to być zorganizowane w taki sposób, że mamy tutaj na zielonych kwadratach rozpisane jakieś formy czasownika w stylu pierwsza osoba liczby mnogiej, czas przeszły, rodzaj męskoosobowy. Losują karteczkę i muszą dopasować
ten swój czasownik do danej formy. Czy te zasady dotyczące trzy w linii są dla Was jasne? Tak. A macie jeszcze jakieś pomysły, jak to inaczej rozegrać? Nie przypadki, nie części mowy, nie formy jakiegoś wyrazu. Ortografia. O, części zdania na pewno. A teraz tak, zastanówmy się przez moment nad tą ortografią. Jak by to rozegrać? Można byłoby na pewno na tych kartkach u mnie żółtych zrobić tam jakieś luki, prawda? No nie wiem, bez tego U zamkniętego. Tak, wyraz z lukami. I wtedy zasłaniamy U. Oczywiście, pewnie. Tak, rodzaje literackie. Ania, ale pytam Anię 1, 2, 3, która mówiła o rodzajach literackich. Nazwy tych rodzajów byłyby na tych zielonych kartkach, rozumiem. A co byłoby na żółtych? Tytuły utworów. I tytuły książek. W porządku, pewnie. Super. Bardzo fajny pomysł. Tak, to wyższy poziom, pewnie. Dlatego ta gra jest właśnie tak uniwersalna i dlatego ją tak uwielbiam. Na kartkach żółtych zasada, a na kwadratach słowa. Super. Paulina, rób z częściami zdania, koniecznie. Pięknie. Na pewno byśmy jeszcze coś wykombinowali. Greccy i rzymscy bogowie, wow. Tak. A słuchajcie, a może coś z lekturami, na przykład danej epoki, żeby powiązać, nie wiem, albo pary bohaterów, bohatera z, o, cechę bohatera, okej, powiązać bohatera z autorem. Tylko wiecie, to bardzo trudno wtedy jest stworzyć te trzy w linii, takie mam wrażenie. Znaleźć to może i mam nadzieję, że to, żeby znaleźli, natomiast żeby mieć takiego fuksa, żeby ułożyć trzy w linii, to już byłoby trudne. Okej, chodźmy dalej w takim razie. Mam nadzieję, że Wam się trzy w linii spodobało. No, ja wykorzystuję tę grę teraz regularnie, w każdym tygodniu, z każdą klasą. Gdzieś się trzy w linii pojawia i rzadko kiedy powtarzamy się. Naprawdę, ciągle jest coś nowego. Idziemy dalej. Przechodzimy już do rzeczy ofowych. Właśnie nie ofowych. Odchodzimy od ofowych. Idziemy do tych online. To znaczy przechodzimy sobie do Scratcha. I pierwsze, co na co wpadłam, kiedy poznałam Scratcha, nie gry, które można w Scratchu zrobić, tylko animacje. Jak ja chodziłam do szkoły, to czasami robiliśmy tak, czasami tak na polonistka zadawała takie zadanie po przeczytaniu jakiejś lektury, że mieliśmy stworzyć ilustrację w nawiązaniu do tej lektury. No i w ruch szły kredki i blok. Natomiast mam takie wrażenie, że świetnie do tego nadaje się też właśnie Scratch, żeby przełożyć tekst literacki na animację w Scratchu. I tak, my, trenerzy, autorzy scenariuszy miejsc kodowania się w to bawimy. I za momencik pokażę taki jeden projekt, ale widzę też, że uczniowie, nasi uczniowie właśnie tak przekładają dzieła literackie. Tutaj po lewej stronie macie panią Twardowską i właśnie od niej zaczniemy. Znowu udostępniam ekran. Małgorzata, lektury w Scratchu. Cudownie. Okej.
Nie będziemy oglądać całego tego projektu. Jest długi bardzo. Może dam na cały. Okej, okay. I tak dalej, no niestety nie mamy czasu na to, żeby zobaczyć cały ten projekt, ale projekt jest autorstwa Jana Rakickiego. Ja zobaczyłam ten projekt, ponieważ moja koleżanka Wiola Szweps wrzuciła na nasze grupy facebookowe i no już czwartoklasista postanowił właśnie tak przełożyć. Tak wygląda środek tego projektu. To jest prosty projekt, ciągle w zasadzie bazujący na tym boczku powiedz, nadający kolejne komunikaty, tak żeby odpowiednio połączyć ze sobą działanie poszczególnych duszków. Natomiast no to zrobił czwartoklasistę, 10 lat, więc wielki szacunek dla niego. I ja po swoich uczniach widzę, że też pięknie właśnie pracują nad tekstem. I wiecie, ja się nad tym zastanawiałam, widząc reakcje, z których nauczycieli z mojej szkoły, kiedy chodzili na lekcje polskiego, a dzieciaki siedziały nad Scratchem i na przykład pani dyrektor mówiła, a ty teraz nie masz polskiego, tylko masz zajęcie z mistrzów kodowania? I ja mówiłam, że nie, że ja mam teraz polski, tylko oni czytali właśnie jakieś opowiadanie i przekładają. No bo słuchajcie, mam wrażenie, że to nie jest wcale takie bardzo łatwe. Trzeba się zastanowić, co jest najważniejsze, jakich mamy bohaterów, co się wydarzyło. Trzeba jakąś chronologię w tym wszystkim znaleźć, ją zachować. Trzeba wiedzieć, co odrzucić, bo jest mało istotne. Uważam, że to jest całkiem skomplikowana robota. Więc bardzo chętnie przystaję na właśnie propozycje moich uczniów, kiedy chcą przekładać to, co przeczytali, na Scratcha. Przełożenie fabuły na program. Albercie, zrobimy tak. Ja będę wysyłała do was mail, chociaż zresztą mogę teraz też, ale będę tak czy siak wysyłała do was mail i w tym mailu będzie wszystko, co ja w zasadzie przygotowałam, łącznie z tą moją prezentacją, z instrukcją do trio i tak dalej. Wtedy też będzie ten projekt. Może tak zróbmy. Więc ja polecam, bo jest... To jest bardzo duża robota i czasami mam wrażenie, że to jest taka robota na taki mały projekt edukacyjny, żeby przełożyć jakąś lekturę, bo nie wiem, jak my mamy czytankę jakąś, prawda, jakieś opowiadanko krótkie w podręczniku, to już jest co robić w Scratchu, a teraz wyobraźcie sobie, że przekładamy jakąkolwiek lekturę i to nie jest jedna scena, tylko tych scen jest wiele. To jest niezły pomysł na jakiś mały projekt edukacyjny. Kodujemy na podstawie omawianych lektur, tworzymy projekty z pytaniami na temat treści i autorów, często przekładamy też na język angielski. Fantastycznie. Małgorzata, czyli rozumiem, że raczej tworzycie jakieś quizy dotyczące lektur, a nie, że przedstawiacie fabułę w Scratchu. Dobrze cię zrozumiałam, czy jest i to, i to? Teraz jeszcze poczekamy, może Małgorzata się do nas odezwie jeszcze w sprawie i to, i to. Mhm. No super. I robicie to w ramach jakiegoś koła humanistycznego? Czy w ramach języka polskiego, projektu na języku polskim?
Innowacja, aha, nie doczytałam, że to innowacja. Okej. Okay. Chciałabym Wam pokazać jeszcze jeden projekt. Ten projekt jest już stworzony przez autorów naszych scenariuszy, może tak powiem ogólnie, bo nie wiem dokładnie przez kogo. I to jest interpretacja wiersza. Nie będę teraz tego wiersza czytać, ale chodzi o to, że tam dwie kropelki spływają po oknie i zastanawiają się, która z nich pierwsza ukończy ten wyścig, która zwycięży. I tak to rozegraliśmy w Scratchu. Skrypty są naprawdę proste i ten projekt jest dostępny na naszej stronie wiki mistrzowiekodowania.pl. Nazywa się Interpretacja wiersza i teoretycznie jest w tym dziale dla klas 1-3, projekty skreczowe dla klas 1-3. Natomiast on mi się też świetnie sprawdza w starszych klasach i też pokazuje uczniom, że nawet wiersz można jakoś tam przełożyć, tylko trzeba się zastanowić, no powiem już tak, że co autor miał na myśli, co jest tutaj najważniejsze i jak to wszystko pokazać. Ja w ogóle tak, nie mamy za bardzo czasu, więc ja o tym tylko wspomnę, ale powiem Wam, uważam ten pomysł na połączenie nowych technologii z lekturami, z tekstami literackimi za bardzo wdzięczny. I to jest taka studnia bez dna jak dla mnie. I na momencik odejdę tylko od programowania, żeby powiedzieć coś o Minecrafcie, bo tak się składa, że gram, że bardzo lubię i bardzo cenię sobie wartość edukacyjną Minecrafta. I wyobraźcie sobie, że kiedyś z klasą szóstą czytaliśmy na polskim Uranowe uszy Lema. I sobie taki jeden Daniel mówi, proszę pani, ja już mam skończony projekt w głowie, jakby to wyglądało w Minecrafcie. Roboty byśmy mieli co niemiara. Naprawdę, to ja sam nie dam rady, to klasa się musi tym zająć. Ale proszę pani, jakby to fantastycznie wyglądało. I ja to widziałam w tym Minecrafcie, naprawdę. Lem fantastycznie nadaje się na Minecraft. I pozwalam tym moim uczniom na takie szaleństwo, bo wtedy się angażują na 200%. Super, no to, ale tutaj mamy osoby wchodzące ostro, pięknie. Chodźmy dalej w takim razie, zważywszy na to, że czasu jest mniej. Zanim przejdziemy do Scratcha i spróbujemy wspólnie coś stworzyć, to chciałabym Wam jeszcze, przeklikam się na momencik jeszcze na tę prezentację, tutaj. Chciałabym Wam jeszcze pokazać, tylko muszę chyba zatrzymać współdzielenie. Czy moglibyście teraz powiedzieć, czy widzicie tę prezentację i widzicie tam apki na polskim? Tak, super. Dziękuję. No więc tak, ja tylko szybciutko powiem, że to nie tylko Scratch się nadaje do tego, żeby coś szaleć na polskim. Natomiast nadają się też narzędzia trochę trudniejsze, ale mamy tutaj też nauczycieli uczących w klasach 4-6, mamy nauczycieli uczących w gimnazjum. I teraz żałuję bardzo, że mnie nie widzi, dlatego że mogłabym Wam pokazać, jak wygląda aplikacja stworzona przez moją koleżankę, trenerkę mistrzów Izę Hochu. Iza stworzyła to razem ze swoimi uczniami, to są gimnazjaliści. Wyobraźcie sobie, że stworzyła aplikację na urządzenie mobilne, na tablet, na telefon, która to aplikacja jest quizem na temat krzyżaków. Ja tę aplikację mam na komórce, ale no tutaj niestety musielibyście tę komórkę widzieć, więc niestety no, nic z tym nie zrobimy, ale no, ta grupa stworzyła świetną rzecz,
klika, tak, to jest App Inventor. Klikając tutaj w te przyciski Start, usłyszymy, to nawet nie jest tak, że my przeczytamy gdzieś instrukcję, my ją usłyszymy. Później usłyszymy pierwsze pytanie i są trzy odpowiedzi. Trzeba kliknąć na właściwą. Później tak samo jest z pytaniem drugim. Trzeba kliknąć na właściwą odpowiedź. Program nam powie, czy to dobrze, czy źle. Pytanie trzecie znowu wybrzmi. I wtedy mamy znowu trzy możliwości odpowiedzi. I uważam, że Quizzes jest świetne, tak, Quizzes jest fantastyczne, och, to jest też szaleństwo. Ja uważam, jeśli chodzi o ten App Inventor, to jest to niesamowicie wdzięczne narzędzie właśnie dla takich uczniów z piątej, szóstej klasy albo starszych, dlatego że, no wiecie, oni robią aplikacje, które później mają realnie, fizycznie mają na swoim telefonie. I oni ogólnie w aplikacjach, prawda, no, żyją z tymi aplikacjami na co dzień, a tutaj nagle mogą sami sobie stworzyć jakąś aplikację. Dlaczego to nie miałaby być aplikacja związana z językiem polskim? Ja uważam, że zarówno App Inventor, mam jeszcze takie pytanie, czy ktoś z was już z App Inventorem? Jeżeli ktoś pracował, to proszę, żeby napisał tak. Helena pracowała. Mhm. Okej, okay. Świetnie. Jest parę osób, które pracowały. No to może zróbmy tak, że ja też w całym tym moim pakiecie tych różnych podarków dla was, ja też wrzucę ten projekt. Te osoby, które będą chciały już teraz skorzystać, to zapraszam. Te osoby, które nie znają jeszcze App Inventora, to przede wszystkim zapraszam na nasze webinary App Inventorowe. Są dostępne na Wiki. Natomiast może kiedyś na przyszłość ten projekt też się przyda. Natomiast to, co jest po prawej stronie, to ja tutaj, szczerze mówiąc, nie będę mogła zbyt dużo powiedzieć, dlatego że nie znam osobiście nauczycielki, która razem ze swoimi uczniami ten projekt wykonała, ale tak czy siak chciałabym o tym opowiedzieć, dlatego że no, inicjatywa też bardzo ciekawa. Monika Czerkas, to jest nasza uczestniczka, ona była u nas na szkoleniu między innymi na Javie. Poznała przy okazji Javy, poznała coś, co się nazywa Packet Code. I jest to program znowu do tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. Jest zdecydowanie łatwiejszy niż App Inventor, więcej możliwości niż Scratch. I ja znam tę historię o tej Antygonie, dlatego że tutaj mamy Antygonę na tym tablecie. Ja znam tylko z naszej grupy facebookowej, ale Monika opowiadała tam, że para uczniów, chłopak i dziewczyna, po przeczytaniu Antygony doszli do wniosku, że stworzą gierkę. I ta gra polegała na tym, że na środku tego tabletu, jak widzicie, jak mamy Antygonę w tej czarnej szacie, i Antygona jest zamknięta w jaskini, i gra polega na tym, żeby tak przesuwać, tak odchylać tablet czy komórkę, żeby Antygona, ona się rusza w momencie, kiedy my ruszamy telefonem, ale żeby ona nie dobijała do ścian tej jaskini. Więc uczniowie próbowali jakoś tam, prawda, poruszać tym tabletem tak, że ona chodzi po jaskini, ale dobić nie może. Nie mam projektu Moniki Czerkas, natomiast wyślę wam może link do jej blogu, dlatego że tam jest wszystko opisane, jest też krótki filmik. Bardzo polecam też Packet Code, jeżeli nie znacie tego narzędzia. To znowu odsyłam do naszych webinarów. Michał Dębski prowadzi webinary, są nagrania na Wiki, można poznać Packet Code, jest łatwy, naprawdę jest łatwy i bardzo, bardzo przyjemny. Okej, okay. Teraz tak, ostatnia rzecz związana z moim gadulstwem, a potem już coś wspólnie działamy w Scratchu.
Na stronie mistrzowiekodowania.pl mamy pracownie przedmiotowe. Nie wiem, czy tam zerkaliście, ale jest też pracownia języka polskiego. Ja znowu udostępnię mój ekran. Już momencik, troszkę to trwa, ale mam nadzieję, że widzicie teraz, stronę mistrzowiekodowania.pl i tam mamy najróżniejsze pracownie. Jest też pracownia języka polskiego i tam mamy 43 projekty związane z językiem polskim. Nic tylko brać, korzystać. Patrzcie, ile tego jest. I to są projekty stworzone przez uczniów. Ja sprawdzałam, widzę, że tutaj co niektóre, no nie wiem, wiecie, może można było jakoś inaczej rozwiązać, jakoś, nie wiem, stworzyć krótki kod, krótszy. Natomiast ja i tak podziwiam, po pierwsze, pomysłowość tych dzieciaków, po drugie, różnorodność tych projektów, no i to, jak fajnie to jest rozegrane. Także tam też znajdziecie mnóstwo inspiracji. Natomiast teraz, koniec gadulstwa, ja chciałabym wspólnie z Wami stworzyć jeden projekt, taki związany z językiem polskim, chyba że macie jeszcze jakieś pytania do tego, co jak na razie się pojawiło. Jeżeli nie ma pytań, to mamy pół godziny, na pewno stworzymy jeden projekt, może nawet trochę więcej. Dobra, to chyba możemy działać. Bardzo proszę, żeby i ktokolwiek mi powiedział, czy ja nadal jestem na łączach, czy mnie słyszycie. Mam tylko malutki czacik. Halo, halo. Tak, Krzysztof, ale może jesteś osamotniony. Nie, słychać. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Super. Dobra. No to tak. Ja proponuję, żebyśmy może stworzyli taką grę, która niech będzie grą ortograficzną. Zastanawiałam się też nad częściami mowy, ale o częściach mowy było już troszeczkę ofie, więc zróbmy sobie grę ortograficzną. I proponuję, żeby była taka gra, gdzie na dole sceny będziemy mieli jakieś pojemniki, dajmy na to, pojemniki, przy których będą trudności ortograficzne. No może nie wszystkie. Zróbmy z czym? Zróbmy z U, zróbmy z H. Natomiast gdzieś powyżej pojawiać nam się będzie wyraz i naszym zadaniem będzie umieszczenie tego wyrazu w odpowiednim pojemniku, dlatego że w tym wyrazie będzie luka. Tam, gdzie jest trudność ortograficzna, tam będzie luka, czyli zamiast, nie wiem, góra, będziemy mieć g, kropki, ra i musimy to przeciągnąć do pojemnika z u zamkniętym. Te zasady są jasne? Mam nadzieję, że tak. Czekam na jakiś odzew. Proponuję taką grę. Wydaje mi się ona znowu mocno uniwersalna. My stworzymy ortograficzną, natomiast to, co będziecie chcieli tworzyć u siebie, co będzie na tych wyrazach napisane, co będzie w pojemnikach, czy to będą części mowy, części zdania, czy jeszcze coś innego, no to już pozostawiam Wam. Okej, no to w takim razie. Stwórzmy sobie, wybierzmy sobie jakieś tam tło, żeby to nie było takie puste. OK. I teraz musimy dodać te nasze pojemniczki. Te nasze pojemniczki. Cóż byśmy tu wybrali? To przeszkadza mi to okienko czatowe, ale... O, mamy takie miski. Niech będzie miska. Dobra. Tylko my musimy wiedzieć, że to jest miska na przykład na CH.
więc trzeba by ją było troszeczkę zmienić. Jeżeli macie ochotę realizować ten projekt razem ze mną na swoich komputerach, to byłoby świetnie. Mam nadzieję, że pójdziemy w takim tempie, że wszyscy zdążymy. Także wiecie, tam nie krępujcie się, odpalajcie Scratcha i działamy wspólnie. No dobra, to tak, mamy miskę i niech to będzie miska z CH. Więc ja po prostu może podpiszę pod tą... Ja chwilowo sobie to okienko wezmę, o, ciach, i tutaj napiszę CH. Dobra, mamy miskę z CH. Tak to wygląda. Może być. Będziemy jeszcze potrzebować, dajmy na to, trzech misek, tylko że one nie będą mogły mieć ciągle CH, bo CH to będzie do jednej, tylko zmienimy sobie tutaj CH na jakąś inną trudność. Tu napiszę nie wiem dlaczego, ale właśnie nie chcę mi się... No to w takim razie zrobię O i ustalamy sobie, że to O. Zresztą poradzimy sobie. Dodamy krechę. U. Mamy U, pięknie. W tej misce niech będzie U otwarte. W tej misce niech będzie samo H. Usuwam. Tak. Wpisuję H. Dobrze. W zasadzie to CH też powinno być małymi, niewielkimi. Sprawdzam, czy chyba jesteście, mam nadzieję. Dobrze, mamy cztery miski. Teraz potrzebujemy wyrazów, które nam się będą dziać i które będziemy do tych misek przeciągać. I naprawdę tutaj jest mnóstwo rozwiązań. Nawet się zastanawiałam, czy nie rozwiązać tego za pomocą listy zmiennych, ale doszłam do wniosku, że przez to, że mamy tutaj też nauczycieli z 1.3, można by było zaproponować taki projekt też właśnie maluchom, to zróbmy to naprawdę najprościej, jak się da. Więc tak. Chciałabym, żeby pojawił mi się tutaj jakiś wyraz do przeciągania. To będzie nowy duszek i proponuję, żeby ten duszek to był jakiś prostokąt, na którym zapiszemy wyraz. Szukam prostokąta. Albo coś takiego, co by... O, tu jest jakiś baton 2. Nada się. Jest. Jest bardzo duży. Więc trochę go zmniejszę. Przepraszam, jestem monotematyczna, ale ja potrzebuję jakiejkolwiek interakcji. Powiedzcie mi tylko, czy nadal mnie słychać i czy wszystko jest ok, czy nic nie trzeba powtarzać. Czekam na wieści. Bo jak ktoś przez 5 minut się nie odzywa, jest taka cisza, to ja się trochę boję. Okej. Jest okej. Super, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że ta cisza to jest po prostu wielkie skupienie, a nie tak, że już sobie poszliście albo mi komputer, internet jakoś nawalił. Super. Dobra. No to tak, tu się będzie pojawiał ten wyraz. I no może trochę zmniejszę to. Jak będzie taki. I tak. Rzeczywiście rozwiązanie najprostsze, dlatego że tak, ja sobie ten baton 2 wypełnię jeszcze w środku jakimś wyrazem z lum. Czyli znowu
Przychodzę w kostiumy, wybieram te i tutaj coś wpiszę z luką. Czyli niech będzie na przykład kropki, mury, a chmura. Dobra, mam zrobione. Słuchajcie, zrobimy sobie jak na razie tylko, nie wiem, trzy wyrazy, tak żebyśmy w ogóle sprawdzili, jak to działa. Więc teraz ja będę duplikować ten mój, tego mojego niebieskiego duszka. Tylko teraz mam trzy chmury, więc muszę jedynie zmodyfikować ten napis. Przechodzę do kolejnego batonu i tam zamiast chmura wpiszę może k. Będzie kulig. I ostatni baton zmodyfikuje znowu napis. I niech będzie tym razem pły, a nie, pły nie zrobię, niech będzie na góra. Okej. Mam przygotowane trzy wyrazy. Chmura, kulik i góra. I mam taki pomysł, żeby te wyrazy zawsze pojawiały się w danym miejscu, gdzieś u góry sceny, żebym mogła je przeciągać. Więc tak, dla naszego dobra zrobimy jeszcze sobie tak, że my te miski nazwiemy tak, jak są, takie, jakie mają trudności ortograficzne. To nam się za chwilkę bardzo przyda, żeby nam się nie pomieszało. Więc przechodzę jeszcze do misek. Przypominam, zmieniamy nazwę klikając na literę I i tam, gdzie jest napisane to bold, tam wpisuję CH. Samo H. Otwarte, uzamknięte. Ok. Pięknie. No to tak. Miski w zasadzie pozostaną nieruchome. One zawsze mają być. Czasami dzieci robią tak, że przez przypadek po prostu gdzieś tam przeciągają jakiegoś duszka, więc można by było w skryptach misek zrobić tylko tyle, że tam kiedy kliknięto zieloną, ustaw X i Y na, znaczy idź do X i Y. To nas zabezpieczy przed tym, żeby nikt przez przypadek tych misek nie ruszał. Natomiast nie jest to niezbędne. Najważniejsze jest to, żebyśmy zaprogramowali te nasze wyrazy. I tym się teraz zajmiemy. Idź do X, Y. OK. Przejdźmy w takim razie do mojego tego wyrazu chmura. Nim się zajmijmy. I tak, chciałabym, żeby po kliknięciu zielonej on się pojawiał, no dajmy na to, tak go sobie ustawiłam, gdzieś tutaj wysoko. Więc oczywiście pierwsze co, to ja powiem, że on ma iść do tego X, Y. Prawda? Tak. On się zawsze tutaj będzie pojawiał. I teraz tak. Zróbmy to w taki sposób. Jeżeli ja to przeciągnę do odpowiedniej miski, to wtedy pojawi się komunikat świetnie i nam się ten niebieski nasz klocek ukryje, schowa. Natomiast jeżeli to nie była prawidłowa odpowiedź, no to tutaj moglibyśmy kombinować, ale zróbmy na razie taką wersję zupełnie podstawową. Jak czas pozwoli, to ją troszeczkę zmodyfikujemy. Czyli jeżeli on trafi do nieodpowiedniej miski, no to wtedy na przykład pojawi się komunikat: niestety nie, prawidłowa odpowiedź to chmura, dajmy na to. No to tak, jakie macie pomysły, jak to teraz rozegrać?
Musimy dwie opcje zakodować, zaprogramować. Czekam na jakieś pomysły. Co tam, jak tam? Widocznie już wszyscy kopią w Scratchu, już nikt mi nie napisze nic. Czy tak? No chyba tak. No to w takim razie nic, no to ja sama tutaj będę. Mam tylko nadzieję, że nadal mnie słychać. Może chociaż Krzysztof napisze, że mnie słychać. Dziękuję, Krzysztof. Okej, dobra. No to... dziękuję, dziękuję. No to w takim razie. Jak ja bym to rozegrała? O, z przerwami. Jak ja bym to rozegrała? Zrobiłabym tak. Powiedziałabym, że po pierwsze, jak ten mój duszek, który się nazywa Baton 2, dotknie cecha, to wtedy ma coś powiedzieć, ma się ukryć. Może byśmy dodali punkty, co byłoby trochę ciekawiej. No to zaczynam. Jeżeli, no i tutaj musimy powiedzieć, że przypominam, my programujemy nie żadną miskę, tylko programujemy naszego duszka chmura. Więc jeżeli ten duszek chmura dotknie, ja powiększę może trochę bloczki, będzie wygodniej dla Was. Jeżeli duszek chmura dotknie tej prawidłowej miski, tej właściwej miski, czyli CH. Jeżeli dotknie CH, to wtedy ma powiedzieć świetnie. No powinien się ukryć, a nie żeby tak leżał na tej misce, więc również z wyglądu biorę ukryj. I teraz mówię to na każdym moim szkoleniu albo dzieciakom w szkole. Słuchajcie, tak się składa, że nie ma opcji, żebyśmy używali bloczka ukryj, nie używając gdzieś bloczka pokaż. To są bloczki, które zawsze idą w parze. Gdzie byście dali pokaż? Gdzie on się ma pokazywać? W kiedy? Może nie gdzie, a kiedy ma się... No to ja go może na razie nie dam, może za chwilę do tego dojdziemy. Czyli jeżeli on dotknie miski z CH, powie świetnie i się ukryje, ale powiedzieliśmy też sobie, że może warto dodać punkty, będzie trochę ciekawiej. Punkty będą się zmieniały, to będzie nasza zmienna, więc tworzymy zmienną punkty dla wszystkich duszków. Mamy pomarańczowe bloczki. I teraz tak. Początkowo, po kliknięciu zielonej flagi, te punkty powinny być ustawione na 0. Zaczynamy z zerową ilością tych punktów. Natomiast potem, po każdej prawidłowej odpowiedzi, punkty powinny zmieniać się o 1. Dlatego tutaj dodałam zmień punkty o 1. Czyli tak. Czytam to teraz. I słuchajcie, to jest też ciekawe ćwiczenie dla uczniów szkół podstawowych. I zresztą dla dorosłych chyba też. Przeczytaj skrypt tak, żeby był zrozumiały na przykład dla twojego kolegi, który nie zna się na programowaniu. Programiści używają do tego kaczuszek gumowych, ale myślę, że kolega byłby jeszcze lepszy. To znaczy... Przeczytaj krok po kroku, tutaj się dzieje. Albo zapisz te instrukcje. No więc mówię, kiedy rozpocznę program, kiedy włączę zieloną flagę, to mam mieć 0 punktów i mam startować z tego miejsca. Ale kiedy dotknę
cecha, dlatego że jestem duszkiem chmura, więc powinnam dojść do miski cecha, to wtedy pierwsze co, to pochwalę gracza, odkryję i dodam punkt temu graczowi. Ale taka rzecz nie powinna dziać się raz, tylko powinna dziać się za każdym razem, dlatego to wszystko daje do zawsze. Ok. Teraz tak, sprawdźmy, jak to działa. Klikam zieloną, klikam na chmurę i przeciągam ją do cecha. Ona mówi świetnie, się chowa, a punkty zmieniają się o jeden. Czy te osoby, które pracują w Scratchu, czy wam to też działa? Super, ok, dobra. No to pięknie, tylko wiecie co, teraz tak, jak jeszcze zaprogramować, o, i teraz jeszcze wracam do pytania z ukryj i pokaż. Pięknie, dziękuję Ania, 1, 2, 3. Po fladze musi być pokaż, bo inaczej, popatrzcie, jeżeli ja tego nie dam, ja klikam na flagę i niestety, ale ta chmura mi się nie pokazuje. Dlatego, że ją tutaj ukryłam, więc ona musi się pokazać. I teraz tak, myślę sobie, że tutaj. Ciach, ciach. Działa. Mhm. Ok. Katarzyna, nie wiem, dlaczego czat ci nie działa. Jest mi bardzo przykro, ale widzę, że w większości działa, bo piszą do mnie ludzie. Także, o, działa. Dobrze, dobrze. To teraz tak. Powiedzcie mi proszę, jak teraz zaprogramować to, jak on dotknie innych misek? A właśnie, Ania 2 napisała w przeciwnym razie. I słuchajcie, ja przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz realizowałam ten projekt, no nie taki, bo realizowaliśmy projekt dotyczący części mowy, to ja zrobiłam tak samo. Zrobiłam w przeciwnym razie. Czyli tak, jest to, nie? I tak, tu było. Jeżeli dotyka H, to zrób to, a w przeciwnym razie na przykład powiedz niestety nie i ukryj. I to mi nie zadziałało. I Helena już widzę, że wie dlaczego. Słuchajcie, tak się składa, że kiedy my odpalimy zieloną flagę, to ta chmura nasza już nie dotyka CH, czyli już jest w przeciwnym razie. I ona wtedy woła, niestety nie. Rozumiecie dlaczego, prawda? Bo przeciwny raz to nie jest tylko i wyłącznie miski. To jest cała scena, to jest wszystko poza CH. Oczywiście, tak, dodajemy drugi warunek. Usuwam to. Pięknie, tak, 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 z zielonymi. Słuchajcie, czyli teraz ja sobie to może zduplikuję. Mam tutaj drugi warunek. Tylko tutaj wyrzucam, bo tam dobrze wyrzucam i pięknie już Ania tam tropi, że to ma być coś w wyrażeniach. Dlatego, że my musimy powiedzieć tak, jeżeli dotknie u otwartego, H zwykłego, u zamkniętego. Mamy aż trzy rzeczy mieć. Tego lub tego lub tego. Mamy taki bloczek z lub. On ma tutaj dwa otwory, więc przypominam, można zagnieździć bloczek w bloczku. Mamy lub, lub. Mamy teraz trzy luki. No i teraz wracam do czujników i zrobię tak. To już robi nam się bardzo długi blok. Ja sobie znowu was na momencik schowam. Czyli jeżeli dotyka wszystkich nieprawidłowych misek. Oj, wyskoczyło. Tak się też lubi czasami robić. Jeżeli dotyka tego lub u zamkniętego. I teraz cały ten wielgachny zielono-niebieski muszę dać w to miejsce.
Więc jeżeli dotyka tych misek, których dotykać nie powinien, to wtedy powie na przykład niestety nie przez 2 sekundy, ukryje się. No i teraz moglibyśmy się zastanawiać, czy nie wiem, dajemy punkty, ujemy. Ja bym nie dawała po prostu, czyli nie zmienia żadnych punktów, nie dodaje punktu. I to wszystko wkładam tu. Mam 2 warunki, mam 2 jeżeli. Ania chciałaby punkty minus 1. Oczywiście, Aniu, jest też taka opcja. Można by było dać tutaj zmień punkty o minus 1. Tak. Sprawdzę, czy działa. Czyli przeciągnę chmurę do złej miski. Niestety nie. Nie dodało mi żadnego punktu. Nadal mam 0. Wszystko mi działa. Mhm. I teraz tak. My 3 wyrazy dodaliśmy, więc słuchajcie, bardzo szybko można to pozmieniać dla tych 2 pozostałych wyrazów. Na pewno większość wie, ale ja tylko przypomnę, że możemy przerzucać skrypty pomiędzy duszkami, tylko bardzo, bardzo proszę Was, uważajcie, jak przerzucacie, to żeby nie upuścić ich w tej środkowej części. Bo potem jest płacz. Dzieci zazwyczaj płaczą wtedy, że co ja zrobiłem najlepszego. Słuchajcie, cały ten skrypt przerzucę teraz do tego niebieskiego mojego batona z wyrazem kuli, ale tak, chwytam lewym przyciskiem myszy, lecę z tym nad ten kulik i kiedy kursor jest zaraz nad kuligiem, puszczam. I teraz przechodząc tam, wszystko to jest. I ja chcę, żeby x i y były takie same, bo wtedy te duszki będą, będą na sobie. Nie będziemy widzieć tego, który jest tam pod spodem. Natomiast przeciągając chmurę, pojawi nam się już ten kulik. On wyjdzie na wierzch. To, co musimy zrobić, to tylko zastanowić się, która miska jest odpowiednia, a które 3 są złe. Czyli w wyrazie kulik to będzie tak, że powinien dotknąć u otwartego, wtedy powie świetnie. Natomiast te 3 inne opcje to powie niestety nie. Czyli H, CH i uzamknięte działa. Dobra. I jeszcze 3. sprawa, czyli wyraz góra. Znowu przerzucam nad góra. Już to mam. Tutaj powinien dotykać miski z uzamkniętym, czyli to jest prawidłowe, jeżeli dotyka uzamkniętego, to świetnie. A przeciwny raz tutaj, ten drugi warunek, to jest samo H, CH i U otwarte. Bardzo uważajcie, jeżeli będzie realizować ten projekt z uczniami, to bardzo uważajcie, bo czasami oni później wołają, proszę pani, to nie działa, mi to działa źle. To pierwsze, co ja robię, to wtedy sprawdzam te czujniki. Czaby na pewno są dobrze tutaj ustawione. Czy może nie pozmieniali. No i teraz tak, klikam. O, i efekt jest taki, że ja na razie widzę jednego duszka z chmurą. Przeciągam. Świetnie. Dodało mi punkt. Mam kulik. Przeciągam. Świetnie. 2 punkty. Góra. Przeciągam. Świetnie. I 3 punkty. O coś takiego chodziło. Taka najprostsza gra, w zasadzie no bez żadnych list zmiennych, raptem ze zmienną punkty, ale to chyba taka najłatwiejsza zmienna. Uczniowie, nawet ci najmłodsi, rozumieją, o co chodzi z tą zmianą punktów. Prosta, krótka i no łatwo przez to duplikowanie tych skryptów, łatwo jest ją zbudować, jest szybka. No i mam nadzieję, że może się spodobać Waszym uczniom. Czy ona Wam działa? Czy te osoby, które robiły, czy tam wszystko działa tak, jak działać powinno? Tak. Uważacie, że się może spodobać Waszym uczniom? Moim się spodobało, tak. No to trzymam za Was kciuki. Słuchajcie, jest 20:31, a to znaczy, że musimy kończyć. Ja tylko na koniec powiem, że pięknie, pięknie,
Cieszę się, że Wam się podoba i że może ją wykorzystacie w przyszłości. Ja na koniec chciałabym powiedzieć, że to, co pokazywałam podczas tego webinaru, to takie rzeczy, które już rzeczywiście bazują na tym kodowaniu, albo bez sprzętu, albo ze sprzętem, wykorzystując jakiś język programowania. Natomiast mam też takie doświadczenia, że czasami w ogóle nie trzeba zahaczać o żaden kod, nie trzeba nic programować, a i tak stworzyć z uczniami coś, znaczy zainteresować ich czymś, już mówię, o co mi dokładnie chodzi, czymś takim związanym i z językiem polskim, i z kodowaniem. Chodzi mi o takie rzeczy około koderskie, że tak powiem. Wiecie co, na przykład muszę z moimi uczniami, wy zapewne też, ćwiczyć list oficjalny. I zazwyczaj to jest tak w różnych podręcznikach, że ten list oficjalny to się pisze do prezydenta miasta albo do wójta gminy z prośbą o dofinansowanie konkursu szkolnego. To jest coś tak niesamowicie odległe, taka sprawa jest tak odległa tym naszym uczniom, że oni już startują z jakąś tam niechęcią. Ale jaki wójt, co za prezydent, ale co za impreza. Oni tego nie czują. Natomiast wyobraźcie sobie, żeby iść do nich i powiedzieć im tak. Ja ostatnio właśnie w tym tygodniu tak zrobiłam. Robiliśmy coś w Scratchu i potrzebowaliśmy wielkanocnych duszków. I oni mi marudzili, proszę pani, w tej bibliotece to nic nie ma, w tej bibliotece duszków. Więc ja im mówię, słuchajcie, a co powiecie na to, żebyśmy napisali list oficjalny do twórcy Scratcha, do twórców w ogóle, ludzi, którzy się zajmują Scratchem, żeby oni do tej biblioteki dodali kilka wielkanocnych duszków. Bo nam by się to przydało. No i wiecie, sami to rozumiemy, sami to czujemy. Jeżeli wiemy, że coś jest użyteczne, że coś nam się naprawdę przyda, to zupełnie inaczej do tego podchodzimy. I to, czy moi uczniowie wyćwiczą sobie schemat pisania listu oficjalnego na przykładzie listu do twórców Scratcha, czy do wójta, no to wybaczcie, ale dla mnie to jest w zasadzie niby obojętne. To nie musi być wójt. A ja widzę o wiele większe zaangażowanie tych moich uczniów. I wtedy no nie robimy nic związanego z kodowaniem niby. Robimy czysty polski. Ale ja już zahaczam o to ich zainteresowanie. Tak samo z listem prywatnym przecież może być, prawda? Można, nie wiem, napisać list prywatny do kolegi, w którym, nie wiem, wytłumaczysz mu, jaką grę ostatnio zrobiłeś w Scratchu, albo jaką grę bojesz stworzyć i tak dalej. Tak samo ta instrukcja działania. Takie rzeczy, takie właśnie około koderskie, jak mówię, też świetnie się sprawdziły u mnie w szkole, więc spróbujcie, jeżeli to ich naprawdę ciekawi, to może wykorzystamy to też w taki sposób na lekcjach polskiego. Moi drodzy, kończymy na dzisiaj. Ja bardzo Wam dziękuję za to spotkanie i przykro jest mi, że mnie nie widzieliście, ale wiecie, to nie jest najistotniejsze. Byłabym taką gadającą głową, więc to nie jest ważne. Ważne, że cała reszta działała, a też z tym bardzo różnie bywa, więc jest okej. Dziękuję Wam serdecznie, trzymam za Was kciuki. I działajcie tam w tych swoich szkołach i chwalcie się tym, co zrobiliście. Mam nadzieję, że jesteście na naszych grupach facebookowych. I teraz tak, Krzysztof, czy ja mogłam Cię prosić